Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. 23 kwietnia, to był poniedziałek, odbył się pierwszy stream na kanale Wielkie Michalo. Był to taki nieplanowany materiał. Chciałem sprawdzić, czy wszystko działa, czy mnie słychać, bo jeszcze z gadaniem nic nie robiłem, ale przyszło parę osób, się rozgadaliśmy i to, co widzicie tutaj, to jest odtworzony i zedytowany zapis tego streama, wycięte momenty, gdzie nic nie mówimy, gdzie jest w miarę nudno. Natomiast wszelkie dyskusje, różnego rodzaju opinie trafiły właśnie do tego filmu, no i się tym właśnie dzielę w tej chwili. Jakość jest kiepska, ale no chcę przekazać trochę klimat takiego streamowania, no bo było naprawdę fajnie, przyjemnie, no i super byłoby otrzymać coś takiego regularnie. Tak więc przepraszam jeszcze raz za jakość i zapraszam tutaj, żeby zerknąć, jak to może wyglądać. Jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy. Tutaj na czacie widzę, podjęto temat restartu Halo. To jest dość taki dziwny temat, który tak wziął się tak trochę z dupy, bo wiecie, jesteśmy między 5 a 6 częścią serii i to jest dziwny moment, żeby restartować wszystko. Ale no, po tej piątce, która była, no jaka była, to już nikogo by nie zdziwiło, że zrobią coś takiego w tym stylu. Całkowity reboot. Bardziej reboot to jest, generalnie mi się wydaje, najmniej prawdopodobna opcja ze wszystkich, jakie się znalazły w tej plotce, no bo to jest cały czas plotka. Więc cała reszta to, że będzie nowy silnik, że będzie Warzone 2.0, że nie wiem, że nowy silnik powiedziałem. Różnego rodzaju dopreli już słyszeliśmy i premiera beta tego typu rzeczy to jest wszystko jakby no do zaakceptowania, ale ten reboot to jest o jacie dziwne. Możliwe, że sprawdzi się moje przewidywanie jakoś z filmu A co jeśli kolejnym Halo nie będzie Halo 6? Czyli że dostaniemy jakiegoś rodzaju spin-offa. Może ten spin-off wyznaczy pewnego rodzaju nową linię dla całej serii Halo, a w międzyczasie gdzieś tam dostaniemy szóstkę i kiedyś będzie kontynuowany ten spin-off. No bo wiecie, jeżeli teraz przerobią gameplayowo Halo pod tego restarta, a potem przykładowo dokończą tę fabułę, no to dokończą fabułę, będą musieli dokończyć fabułę. A będą mieli naszykowany już do tego grunt. Ale generalnie pewnie skończy się, wiecie, że nic z tego nie będzie miało swoich żadnych... No ta plotka nie ma żadnego pokrycia, no jedyna sensowna rzecz, jaka jest w tym, że to może być prawda, to jest taka, że te całe listy Microsoftu na E3 wyciekały już wcześniej i się sprawdzały. No teraz powinniśmy wątpić jak zawsze, ale że no dzieje się jak się dzieje w tym naszym świecie, że to wszystko wycieka zawsze za wcześnie, no to jest jakieś prawdopodobieństwo. Na jakiegoś Halo się na pewno wszyscy spodziewamy. I zupełnie mnie nie zdziwiła ta informacja, że wow, w ogóle nie zdziwiła mnie informacja, że nie będzie żadnego Halo Wars 3, no bo wiecie, Halo Wars to jest taka podseria dla absolutnych fanów tego uniwersum i takie... takie trochę kici w oko dla pecetowców, którzy twierdzili, że nigdy nie da się zrobić fajnej strategii na konsolach. Dało się, ja sam w nią nie grałem na PC-cie, tylko na... nie grałem na konsoli, tylko na PC-cie, no bo uznałem, że jak nie muszę, to po co się męczyć. Więc nawet ja tego nie sprawdzałem, tak jak Wojcia przekazała Halo na Xboxie. Więc to mnie akurat najmniej dziwi. I fajny byłby RPG w tej serii. Ja jestem bardzo... jestem w sumie przeciwny jakimś dziwnym eksperymentom w obrębie Halo. Może być gra akcji FPP, może być gra akcji TPP, może być strategia, tego rodzaju eksperymenty, jakieś poboczne gry. Ale naprawdę nie widzę jakichś dziwnych eksperymentów. Bardzo było dużo głosów, że wszyscy robią Battle Royale w stylu PUBG i że w Halo na pewno też będzie, bo to taki świetny pomysł. I wszyscy po prostu nawalali tym
tą kwestią, kiedy wiecie, no były też szczyty PUBG'a, teraz są, temat wrócił do życia za sprawą plotek odnośnie Battlefielda i Call of Duty i Red Dead Redemption 2. Więc to jest jak najbardziej teraz na czasie, no ale no ja... To mnóstwo rzeczy nie ma sensu, to muszą być jakieś podstawy, ale nas załatwi dwóch naraz. To muszą być jakieś podstawy, żeby pewne mechaniki wprowadzić i gry takie jak PUBG są budowane od zera pod tę właśnie mechanikę. A halo, no jest halo, trzeba by co by było wprowadzać, ekwipunek, różne wiecie... Różne duperele, które tam się sprawdzają, to by no nie miało sensu. No co myślę, chociaż oczywiście jest fanowska tutaj modyfikacja, która pozwala grać w coś w tym stylu. No gracze są zrzucani na jakąś małą mapkę, mają jeden nabój do PMK i muszą szukać broni, więc to jest coś w tym rodzaju generalnie funkcjonuje. Tu Santiago widzę grał w Halo Warsy na PC-cie, ale na padzie. Rozumiem, że Definitive Edition. Ja Halo Warsy przyszedłem dawno temu jakoś, to był, to nie było na premierę, tak 10-11 rok, no i skoro to był Xbox, to wiadomo, że trzeba było przychodzić na padzie. Teraz miałem wybór, no to nie, jednak myszka, zresztą można to zobaczyć na moim let's playu na kanale. Nie, w Halo 6 nie będę grał na PC, nie będę grał też na myszy i klawiaturze, ale no... Bo to FPS, no ale to jest FPS zrobiony idealnie pod konsolę, tam wszystko co jest pomyślane to no, działa na padzie. To, że nie ma przycelowania, to, że mamy swobodę ruchu, to, że mamy tylko dwie broni, osobne przyciski dla granatu i uderzenia, że to wszystko cały czas ma jakieś znaczenie, to, że mamy więcej zdrowia niż w typowym Halo podobnych FPS-ach. Przeciwnicy się zupełnie inaczej zachowują, wiecie, dłużej mamy, nie wiem, okienko czasowe na odsłonie tego przeciwnika, żeby mu strzelić headshot. To jest wszystko no, przemyślane tak, żeby no, działało. Jeżeli się weźmie, no podłączy do tego myszy klawiaturę, no to nagle wyjdą jaja, się okaże, że wiecie, na legendarnym to przychodzi się z palcem w nosie. Nie mówię, że tak nie można grać, no ale filozofia jest taka, żeby no jednak, no, że Halo to jest tylko i wyłącznie pas. Zresztą no, sytuacja jest taka, że ja w... We wszystkie gry gram na padzie, nawet na PC-cie. Far Cry'a 3 na przykład, to jest jedna z tych dużych gier, które przyszedłem na PC-cie, no bo się w takiej formie mi trafił w ręce. Potem grałem trochę w multika i coś tam się ugrywało w tym multiku. Tak, bo w ten sposób czerpałem przyjemność jakąś z tej gry i byłem zadowolony, no. Z takiego obrotu sprawy. Także nie, Halo Wars, no myślę, że grałem kiedyś w jakieś strategie na myszy i klawiaturze, a no, grałem też na padzie, no bo jedynkę przyszedłem Halo Warsów, wiadomo. Ale no uznałem, że wygodniejsze dla mnie będzie... No nie chciało mi się uczyć tego, powiedzmy tak sobie. Nie chciało mi się przychodzić tych wszystkich tutoriali, a na myszy i klawiaturze było to jakoś tak naturalne. O, może tak to uznajmy. No jakby nie było w ogóle wersji PC-owej, wiadomo, byśmy się wszyscy cieszyli. Bo by Xbox miał jakiegoś ekskluzywa. I by się tak grało, nie ma problemu, no ale jest taka opcja i ona jest po prostu wygodniejsza. Właśnie, ciekawe, jakby Halo 6 wyszło na PC. Ciekawe, jakby, gdyby Halo 6 wyszło na PC, to czy by było rozróżnienie serwerów ze względu na właśnie sposób sterowania. Patrzę, co pisaliście przez chwilę. Kurczę, trochę pisaliście. No wiadomo, najlepsze Halo 4. Ktoś tu grał tylko... Warsy. No Warsy są fajne. Jak ktoś grał w Warsy i stwierdza, że to fajne, to jest najbardziej obiektywna prawda, jaką można powiedzieć. Combat Evolved i Halo 2 można na PC grać, tak, ale ja nie, na przykład nigdzie nie znalazłem, więc tipa. Miona w Halo 4 Spin przestał być umiejętnością pancerza, tak jest. Do Halo przyszła współczesność, zapukała do drzwi i Free for Free ją wpuściło. Zaczynać główną serię od czwórki. Nie, ja bym chyba wymęczył się przez jedynkę. No to jest wciąż świetna gra. Mam filmik na kanale, gdzie się rozpływam. Gram w to i się rozpływam, że w to się da dzisiaj grać. Więc no, przemęczę się przez jedynkę. Potem jest dwójka, która jest idealnym Halo, uważam. Nie jest najlepszą grą, ale jest idealnym Halo. I trójka też jest bardzo fajna i tam
Tam się dużo fajniejsze rzeczy dzieją niż to, co się dzieje czwórka, piątka. No, czwórka jest świetna, ale potem piątka to jest taki duży masakra. Zacząć od Reach. Nie zaczynać od Reach. Nie. Reach zostawić przynajmniej po nie wiem, po trylogii, coś takiego. Reach się bardzo opiera na tym, że znamy losy tych postaci, znamy losy świata i jest całe napięcie budowane, cała fabuła właśnie na tym, że wiemy, co się stanie i się twórcy skupiają na tym, jak to przedstawić. Ile Chief ma lat? No ponad 50 ma w obecnych czasach. 20 parę lat walczył w wojnie z kowenantami, zaczął być Spartaniem jakoś w wieku 14. Już teraz to jest wszystko w moim filmie i to jest do sprawdzenia na wiki, a ja teraz tak jakby zgaduję. Potem wiecie, 8 lat siedzenia w... 8 lat? Boże, ileś tam lat siedział między trójką a czwórką, zawsze zapominam to wszystko. To jak grał, nie grał jedynie w Halo 3 ODST, Wispy Graf. Halo 3 ODST to super część, Boże. Niedługo się dowiecie na kanale, z mojego kanału, jakie super jest Halo 3 ODST. Dogrywa Halo Online 6. No ja miałem sobie darować, bo sprawdziłem, co to jest, jak z czym to się je, zrobiłem film i miałem zapomnieć, no bo wiecie, jest Master Chief Collection, tam jest Halo 3, więc no, po co się takie coś bawić, jeżeli to nie jest wspierane oficjalnie przez twórców, no, ale widzę, że mam mnóstwo jakichś... Ludzie się tym jarają, się naprawdę tym jarają, wow, jest aktualizacja, więc no, hello. Boże, warto będzie kiedyś do tego wrócić, skoro ludzie tak tym żyją. A mi się coś zacięło chyba? Nie. Niby jest dalej, to czekamy. WM Hammer, error? Nie, no jak mówię, była przerwa. Pistolet Magnum z Halo 5 jest rewelacyjny. Topka pistoletów też jest na kanale. Halo 5 tam jest chyba aż na drugim miejscu. Jest świetny, kapitalny. Halo 4 jest popularny w Polsce, za granicą nie jest. No w Polsce kiepsko wystartował ten kult Halo z jedynką, dwójką i trójką. No czwórka taka nowoczesna, taka ładna i taka fajna to jest może, nie wiem, jakieś niezgodne z ich ideą fajnego Halo. Tak tylko strzelam. Tak, w Halo 3 też mi się słabo strzelało z pistoletów. W ogóle tam już, wiecie, były Battle Rifle i Neduperele i nie trzeba było w ogóle przesuwania nic robić. Jest zrobiony jak ten pistolet. No okej. Okay. Ulubiona broń w Halo 4. Ciężki karabin maszynowy. Rewelka. Saf. O, Wispy Graf. Ty wiesz co dobrze. I DD też mówi Saf. Tak, Saf jest zawalisty. To jest po prostu... Niby nie pasuje do Halo, ale pasuje. Rozumiecie? Jest taka broń, o której Bungie nie pomyślało, bo były problemy ją wcisnąć. Jest taka zbyt typowa. Jest taka zbyt typowa. Trzeba jakoś dopasować, ale zrobili to dobrze we Free for Free. Kto wierzy we Free for Free? No ja wierzę we Free for Free, że zrobi wykurwiste Halo 6, bo no, zrobili wykurwiste Halo 4 i tam mają, są ludzie z głową na karku, potknęli się przy Halo 5, ale Halo 5 to też nie jest kompletne gówno. Ja ostatnio kończyłem Halo 5, drugą połowę kampanii na legendarnym i gra jako gra jest spoko. To jest po prostu kiepskie Halo. Multi jest super. W co ja gram? Boże, ja nie wiem, w co ja gram. Ja, jak mówię, ma super grafa, super wyreżyserowane scenki, ci ludzie zaczynają gadać powoli bardziej jak ludzie i jest całkiem fajnie, ale no wiecie, że z Cortany robią z Wola, że nie widzieliśmy w ogóle jak działają Guardiansi, a robi się z nich wielkie zagrożenie, że to AI mają być teraz zagrożeniem. To jest wszystko jeden wielki syf, jeżeli chodzi o bycie jakimkolwiek fanem Halo, no niestety. Tak uważam, no Halo Wars 2 jest po prostu przerewelacyjne pod tym względem i jest tekst na gameplayu, Boże, ale się reklamuję tutaj dzisiaj, jest tekst na gameplayu, gdzie porównuję ile jest Halo w Halo Wars 2 i tam między innymi mam znowu okazję na plus trochę na piątkę. O tutaj. Proszę. Co tam dalej? Kolega ma czwórkę akurat. No czwórka jest dobra gra, tak? Jest dobra gra, nie przestraszy cię od Halo.
fajnie wygląda i w ogóle ma jakiś klimat, no ale ale no to nie ta część sprawiła, że Halo jest kultowe, tak? Prawie 5 lat siedział. No tak, coś to ma sens, tak. Cortana z 8 lat miała, jak je zaczęło odwalać, tam okres przydatności jej to jest 7 lat, zdaje się, więc była już wyraźnie ponad tym. Ileś tam czasu większej przesiedziała na forward, no to down między trójką a piątką. WMH można wbić. Co, do mnie można wbić? No, ja tutaj gram w jakiejś losowej zupełnie, gracz dołączył. O, może to jacyś koledzy. Nie wygląda, jakby byli koledzy. Ale już 4 więcej osób gra w multi, zależy w którym. W Master Chief nie mogę znaleźć żadnej gry, w Halo 4 na Xboxie 360 jak grałem, to parę osób było. Moim zdaniem pistolet powinien mieć zwiększoną szybkostrzelność, tam powtarzano na mniejszą celność. Nie, w Halo jest inaczej. Halo Combat Evolve ustanowiło, że pistolet to jest ta broń precyzyjna, która ma nawalać, która ma, wiecie, być dystansową, która ma mieć lunetę, przycelowanie i dopiero potem zaczęto stawiać na karabiny dystansowe powtarzalne. Ja w ogóle nie wiem, co się tutaj dzieje, tak sobie rzucam, jeszcze pół minuty, to może wytrzymamy. No, ale w Halo pistolet to musi być ta broń, którą, wiecie, wyjdziesz na bandę gości w multiplayerze, 4 gości z najlepszymi spluwami, z pistoletem, trafisz każdego po 2-3 razy headshota i ich rozwalisz, no, to chodzi w pistolecie Halo mniej więcej. Czy gry z serii Halo na PC, ale użyłem padł od Xbox 360. Każdy gra jak mu się podoba, to jest taka uniwersalna prawda, która jest zawsze prawdą, z którą nie można się kłócić, ale no tak jest kanonicznie i tak jest odpowiednio, mi się wydaje. Pośledzone kręgle. Tak, to w ogóle do dupy było, ja tutaj cały czas patrzyłem na czat i naciskałem 2 guziki na zmianę, więc kręgle niech idą w cholerę. Najgorsze w 5 było zakończenie. Tak, to zakończenie to było po prostu, nie wiem, wiecie, to było takie, wiecie co, i tak zrobimy 6, macie tutaj to, damy jakiś materiał, żeby się ludzie jarali i nagle się okazało, że się nie jarają. Szok. Jejku, dziękuję bardzo. Halo też 2 też było urwane, to wynikało z tego co wiem z zapierdzielu jaki tam był w Bungie, żeby zdążyć, no bo wiecie, na Halo 2 już były oczekiwania i już była presja. Dobrze, przepraszam. I wyobrażam sobie, że ktoś mógł się wkurzyć. Ja z całej trylogii pierwsze zagrałem w Halo 3, bo to była pierwsza część dostępna na pierwszym Xboxie dostępnym w Halo, pierwsza część dostępna w Polsce na Xboxie, na pierwszym dostępnym w Polsce Xboxie, więc no Halo 3 padło mi do ręki jako pierwsze, więc no tam dla mnie nie było żadnego, wiecie, problemu, bo jak zagrałem w 1 i 2, zaczęło mieć coś dla mnie sens w końcu, ale nie dziwię się, że ktoś mógł się wkurzyć, tak jak ja się wkurzałem przy Halo 5, bo to wiecie, ta się okazuje, że ile, 4 lata czekania będzie, żeby to ruszyć dalej, bo po prostu tak zrąbali sprawę. Wójce podobała walka sierżanta z arbitrem o indeks do instalacji. Boże, już nie pamiętam. Jakiego sierżanta? Sierżanta. Chodzi o Johnsona? Żadnych spoilerów? Nie no, spoko. Potop zwróci kiedyś. Potop już wrócił. Potop był w Halo Wars 2 w dodatku Przebudzenie Koszmaru. To było badanie rynku, czy fani chcą potopu. I wiecie, ja jak zobaczyłem potop, to miałem ochotę go wyściskać po tych wszystkich, po tym całym bullshicie z Prometeanami. Więc się nie zdziwię, jak wróci jako bonusowy przeciwnik, jako coś w tle, no to jak najbardziej może sobie wrócić, oby tylko nie było głównym zagrożeniem. Tak. A myślisz, że do tego, co się dzieje z Cortaną, przyczynił się może pobyt na High Charity i Gravemind? No myślę, że nie. Myślę, że nie. Tam było powiedziane wprost, że ona... Ktoś mi nie chce znaleźć.
Czy ktoś z was dołączył do mnie do drużyny? Tak patrzę po nikach. Lama, lama, lama. Jest, kapitan Lama. To gram razem? O Boże, ktoś ma niższy level ode mnie, a zawsze u mnie był wstyd. Czy przyczynił się pobyt na Hey Charity i Gravemind? Raczej nie. Bo zaczęłoby jej coś odpierdzielać między trójką a czwórką, by musiałoby zacząć wtedy, to by było logiczne. A to, co się stało w czwórce, to było no, idealnie wytłumaczone. No, koniec. Szaleństwo ją ogarnia, stan przydatności już minął. No i Chief się bardzo długo oszukiwał, że może da radę ją uratować, ale ostatecznie nie dał rady i to było rewelacyjne w zakończeniu Halo czwórki, że jednak nie dał rady uratować Cortany. Tutaj mały spoiler. Co tu nie się spojrzeć? Santiago, wybacz. Taki spoiler, ale może jak tutaj pierdzielimy cały czas o tym, jakie rewelacje mamy w Halo 5 po bardzo fajnej czwórce, no to może gdzieś tam wyszło to w międzyczasie. Więc ja tutaj teorię z High Charity i Gravemindem w ogóle wyrzucam. Oj, nie mogę tutaj znaleźć, zrestartuję matchmaking, bo czasami się to zadubluje, tak? Syndrom środkowych części trylogii. Tak, jest mnóstwo, wiecie, w dzisiejszych czasach wszystko ma problemy. Pierwsze części mają problemy, że mówią za mało. Że powinny powiedzieć więcej i nie dostarczają jako samodzielne produkty. Drugie części są najczęściej pierwszą połową zakończenia, no bo jak się robi drugą część, się zakłada, że może być trójka. A część trójek jest zrobiona tylko dlatego, że ludzie dzisiaj jeszcze wybaczą numerki do trójek i można robić gry do trójek. To było, nie wiem, z Dark Souls 3, z Crysisem 3. Te trójki nie były nikomu potrzebne, zrobiono, bo można było zrobić i to nikomu nie będzie przeszkadzać. To jest jeszcze PR-owo dobre. No dzisiaj od czwórki w górę ludzie unikają, no ale jak widać Halo nie musi unikać. Taki Resident Evil czy inne gry też nie muszą. Jest jasno. O, jedyny kanał na YouTube, który uwielbiam. Dzięki. Wszyscy uwielbiamy. Wszyscy. Już patrzę. 8 oglądających. Wow, rozpędzamy się. Generalnie miłe słowa są zawsze miłe. Wiecie, kolejna prawda życiowa. Ale no, nie oszukujmy się, no jesteśmy tutaj z tego, co szukałem, jedynym tego typu miejscem na YouTubie, więc jak się kiedyś pojawi jakiś inny i może zacznie robić coś na poziomie, to wtedy będziemy mogli się porównywać i stwierdzić, kto jest ulubiony, czy im. Jak to? Niespolszczone części mają angielski zaawansowany, czy... Taki łatwy, zaawansowany. Zaawansowany, ja dawno temu przeczytałem Ghost of Onyx i nie rozumiałem połowy z tej książki. Ostatnio przeczytałem w końcu New Blood i zrozumiałem prawie wszystko, więc generalnie przez lata mi się poprawił bardzo język, skończyłem studia i tak dalej. Ale myślę, że no jest dość ciężko. To jesteś niebieski? Jak jestem niebieski? Teorię wziął w Halo Follower. O, Halo Follower, uwielbiam Halo Follower. Są ci goście, którzy wrzucali na przykład teorię, że koniecznie Halo potrzebuje Battle Royale. Co jest najgłupszą rzeczą na świecie. Polski dubbing w Halo 5. Co, nie podoba się? Może kto mówi Chiefem? Chiefowi mówi Geralt, nie? Dużo lepiej pasuje, mi się wydaje, niż mogłoby się zdawać. Reszta jest różna w sumie. Jak mam możliwość, to gram bez angielsku, gram po angielsku. Tym bardziej, że ostatnio zacząłem doceniać w ogóle popkulturę tworzoną po angielsku. Mocno jestem w szkole, czyli dobrze Englisha ogarniam. No to jak ogarniasz, no to trzeba koniecznie brać i nie zastanawiać. Trzeba brać, lecieć ze wszystkim, nie przejmować się, żeby rozumieć wszystko jak leci, tylko no cieszyć się grą i co się nie wie, to się doczytać. No jesteśmy w czasach, kiedy to nie problem cokolwiek, jakiś research zrobić, jakiś coś sobie doczytać po prostu między graniem. Tutaj nie będę niestety za bardzo kozaczył, bo... Jest.
Bo coraz gorzej mi tutaj chodzi. Wszystko to, co wy widzicie ogólnie, to jest tak, jak ja gram, myślę. Tak widzę porównanie i to jest bardzo na miejscu. Więc chyba po prostu znowu przejdę do tych trybów bardziej takich szalonych, losowych, zabawowych. Bo takie skillowe granie to chyba nie ma szans dzisiaj. No właśnie, dwóch między ten... Dobra, w końcu Let's Play z Halo 3. Let's Play z Halo 3 jest w trakcie. Standardowo idzie. Co trzeci filmik to jest Let's Play z Halo 3. Teraz trochę zwolniłem z filmami, będzie jeden film na tydzień. Poszykuję kolejny tydzień z czymś. Poprzednio był tydzień z Halo Wars, teraz nie powiem, tydzień z czymś będzie na kanale. Nie z okazji jakiejś rocznicy, jakiejś subskrypcji, czegokolwiek, ale ze względu na to, że mam serię Halo do rozdania, jakoś muszę to rozdać, bo już mi zawadza, mnie denerwuje. To jest trzeci raz, kiedy mi cała seria wpadła w ręce. Kiedyś rozdałem na 100 subów. Tam, nie wiem, w 2015 czy kiedyś. I teraz też muszę się pozbyć. Chyba mam z Master Chief Collection, jako że jestem powalony i kupuję pudełka, mając gry cyfrowo, to chyba mam kod też na Nightfall i to mam zamiar wszystko rozdać. No, więc generalnie plan jest taki, że w tym tygodniu będzie pogadanka o tych plotach z E3 i to będzie z działu newsy coś tam. Dawno nie było tego działu, dawno nie było żadnych newsów. A potem następny w kolejce jest czwarty odcinek Halo 3. No, let's play to są takie proste, śmieciowe materiały, za którymi nie przepadam. Ale które się łatwo robi, które jakoś zapychają tam kanał, wiecie, to są takie telenowele, zabijają ciszę po prostu. Mam cię. I no, miałem kiedyś założenie, żeby robić wszystko, co mi przyjdzie do głowy, no i let's play jest taką rzeczą, która mi po prostu przyszła do głowy i którą robię. No, są już dwa let's play'e na kanale, jestem z nich bardzo dumny, bo kiedyś zaczynałem inne i nigdy ich nie dokończałem. A teraz chyba wszystko idzie ku dobremu, mam dobry system na to. No, więc jest okej. Czy w końcu Halo to science fiction, czy nie? Widzę temat, ale nie chce mi się live'a wyłączać. Sprawa z Halo a science fiction jest taka, że zanim wszedłem w jakikolwiek fandom Halo, to słyszałem dużo krytyki przy okazji Destiny. Nie, no, przy okazji Destiny już byłem w fandomie, jakby to powiedzieć. Było dużo krytykowania tego, że to nie jest prawdziwe science fiction, że to takie są Star Warsy, że to wszystko można podmienić technologię na magię i to nic się nie zmieni. I postanowiłem bronić tego, że Halo to science fiction, znalazłem mnóstwo tez na tego poparcie, a potem się nagle okazało, że kiedy na kanał wchodzą ludzie z fandomu, którzy chcą bronić tej marki jak po prostu lwy, no to tam jest mnóstwo. Nie znajdziesz generalnie komentarza pod tamtym filmem, że no tak, Halo to science fiction, co to jakieś taka magia, jakieś takie wojownicy w zbrojach z mieczami i w ogóle inne rasy, elfy i wszystko. No nie ma takiego komentarza, wszyscy są za tym, że to jest science fiction i że to w ogóle jest, wiecie, nie ma w ogóle tematu. A kiedy się obracałem w kręgach takich niezwiązanych z Halo, no to było dużo krytyki z tej strony i trochę miałem zamiar trochę Halo obronić i na szczęście znalazłem argumenty, żeby Halo obronić, ale no się bardzo spotkało z mieszanym przyjęciem ten film. Co mnie akurat cieszy, no bo było głośno o kanale i dużo, dużo się gadało o tym. Co tam dalej? Kupiłem Halo 4 na X306, w porównaniu grafiki z Halo 4 to jest... tak, ale tak samo było wcześniej. Halo na Xboxie pierwszym wyglądało ok, potem Halo 2 wyglądało rewelacyjnie, potem Halo 3 wyglądało jak Halo 2. Są grafiki, które to pokazują bardzo ładnie. I potem Halo 4 po prostu się ruszyło, nie wiem, Bungie miało problemy z grafiką, nie wiem, nie dopiściło tego do końca. A Free for Free, o jest, ładnie. A dla Free for Free to było, wiecie, najprostsze. Dla Microsoftu to była najprostsza jakby metoda, no, pilnować, żeby to cholerstwo było ładne. I to dopilnował, i to się udało, i no, jest rewelacyjne. Ja osobiście, moje osobiste, takie bardzo subiektywne pojęcie jest takie, że Halo 4 to jest najładniejsza gra poprzedniej generacji, no ale dużo ekskluzywów z PS3 by się ze mną nie zgodziło, no ale no, to jest takie moje zdanie, mogę takie mieć. I no nie, no nikt mi nie zabroni.
Ej, chyba i w ogóle mucimy, nie? Co tam dalej? Ściany sobie w kącie zobaczę. Cisza na sali, nic się nie dzieje. Jak nic się nie dzieje? Nie słychać mnie? Nie słychać mnie? Nie, no mam odsłuch, cały czas słyszę, jak nawijam. Cisza na sali. No nie będzie tutaj zbyt gwarno, no bo jest... no pojedyncze osoby są, tak? To cały czas jest tego typu kanał. Więc zawsze zachęcałem, jak robiłem cokolwiek na kanale, to mówiłem, idźcie, chodźcie, bierzcie udział, bo po prostu to są dwie osoby na krzyż, więc jest szansa, nie wiem, 50%, że coś wygracie. Dobra. Tak. Dobra, było pytanie, czy lubię SF? Nie. Nie. Jedyne jakieś rzeczy, co oglądam, to Star Warsy, które wiadomo są takim dyskusyjnym SF, to jest Halo, to są różne gry. No generalnie, jeżeli chodzi o moje zainteresowania, to gry szeroko pojęte i wszystko, co za tym idzie. Po drugie to komiksy i superbohaterowie. Jestem zajarany Avengersami i wszystkim, śledzę to prawie od początku. Więc myślę, że nie ma sensu mi nic mi polecać, nic czego już nie znam. Więc ogólnie tak, w czacie nie piszę, na początku pisał. Halo, jestem. Tutaj Wispy gra chyba. Co się stało? O! Zwycięstwo, super! Rozwaliliśmy. O, braciszek jest. Mój oryginalny, osobisty braciszek jest na Xboxie. Ciekaw, co będzie grał. Ej, szło mi jakoś lepiej. Dobra, niedobrze. Zmieniamy ten tryb. Więc niech ktoś napisze, czy mnie słychać, bo ja tutaj mam odsłuch i chyba jest ok, ale tutaj Wispy cały czas ma problemy. Jedyny kanał z Polski o Halo, więc chociaż coś dla fanów serii. Tak, taki był zamysł, taka była podstawowa motywacja, żeby w ogóle coś zakładać i robić. Słyszałem o Eleksie, mam straszny problem z Eleksem, bo ja jestem psychofanem pierwszych gotików, nawet mi się trójka podobała. Potem, no, to był czas, kiedy się słuchałem recenzentów, więc jak powiedzieli, że reszta to jest do dupy, to nie ruszałem. Rizena ruszyłem po latach i był przecudowny. Na dwójce się gdzieś zacząłem, nie doszedłem do trójki, a Eleksa chciałem ruszyć, no bo wszyscy mówią, że to gotik, więc to jest moja miłość z dzieciństwa, ale się boję cały czas. Zresztą, no, po niku widać, że... Jaki mam stosunek do Gothica po gamertagu na Xboxie. Z włączoną dwójką w tle. A, oglądasz TVP2, czyli masz średnio, można powiedzieć, że masz 70 lat. Wszystko jest ok, dobra, dzięki, nie słuchaj ludzi. Tak, z książek Halo przetłumaczono tylko upadek Reach. Były plany na resztę, był w upadku Reach jest napisane... Jest napisane. A, lama w ogóle nie zobaczyłem. Nie zobaczyłem, jak tam poszło. Pokaż. Jesteś niżej. Dobra, to jest okej. Okay. To mogę cię trzymać. Jest zapowiedź. Mam tę książkę obok. Nawet nie chcę mi się sięgać. Nie będę sięgał. Jest zapowiedź przetłumaczenia Halo Flood. Czyli to jest adaptacja Combat Evolved. I Halo First Strike to jest książka między 1 a 2. Gdzie się dowiadujemy, jak na przykład Johnson przeżył. Tą drogą First Strike będę czytał, albo Flat będę czytał. Zacząłem Flat czytać i mi się cholernie źle czytało, więc zrzuciłem. Alex jest świetnym RPG-iem, troszkę technologiczną bolączką. No ja nie wiem, to jest chyba jakaś biblia pirania bajców, żeby po prostu, nie wiem, nie zatrudniać ludzi tam, gdzie by wypadało. A może w worku akcji nic nie ma, czekajcie, bo ja tutaj... To co Lama zagramy? Lama jesteś? Szkoda, że po tobie nie przetłumaczyli. No szkoda, że cokolwiek więcej nie przetłumaczyli, jak się pojawiło Halo Mitologia, to ja poleciałem po prostu z kasą do kasy i do domu i po prostu świętowałem. Jak zobaczyłem, że jest cokolwiek, to jest po prostu przecudowne było. Master Chief vs. Doomguy, kto wygra fight? Kurczę, to nie jest tak, że ten Doomguy to jest taki awatar gracza, który nie ma charakteru, nie ma nic. Zresztą, no, w jakim uniwersum to by miało sens? Kurier. Master Chief, za duży kozak. Dobra. Z tematów to chyba tyle. Się tutaj zastanawiam, co by tu uruchomić jeszcze. Nie wiem. Miałem tego nie robić i w ogóle miałem tylko włączyć, zobaczyć, czy gadanie działa, bo do tej pory streamowałem bez gadania.
Ile nas jest? Aż 8, ale super. I nie wiem, macie może... Ja do tej pory znajduję kolejne strony w halomitologii. Strony się pogubiły? Czy może nie wiem? Dobra, szybko zapytam. Są chętni może na zmianę gry? Macie jakieś stare gry? Ja mam tutaj obok siebie wszystko, więc jestem dostosowany i chyba zainstalowany mam wszystko. Wispiego mam w znajomych. Ciekawe jak się Wispy nazywa. O, tutaj. No, mam duży wybór. Chief Collection na czele. Może poświęcę tę chwilę, żeby poczytać. Czy słyszałem o Glast? Co to jest Glast? Nie słyszałem. Dobra. Chwila ciszy, więc wrócimy, żeby tutaj nie było, że się nic nie dzieje. Dobra, bo chciał w Halo Warsy w Blitza, ale no na Xboxie nie ma szansy. Nie, może na Xboxie akurat coś znajdziemy, ale nie umiem grać na Xboxie. Zobaczymy jeszcze to, może jednak coś znajdzie. Może Metro? Mam Metro, chodzi o to Metro, wiadomo. Głuchowskiego, mam tę książkę, przeszedłem obie gry, bardzo mi się podobały. Książkę nie mogę się zabrać do dzisiaj, bo no, to nie jest dobry okres na czytanie dla mnie. Halo 4 dawaj, no Halo 4 bardzo, bardzo chętnie. Które Halo chcecie? Z Master Chief Collection czy z 360? Fanowska gra, single oraz multiplayer FPS z uniwersum Halo. Spec Opsy są super, Halo Wars 2 to pomówiłem. Grasslands. Książka po hiszpańsku, powodzenia. Czy w Halo 2 Anniversary gra mało ludzi? Ciężko mi to ocenić, bo nie sprawdzałem. A. Też jestem psychofanem Gothiców i Risenów. No, ja pamiętam te czasy jak... Między Gothiciem 1 a Gothiciem 2 jakoś to wszedłem. Pamiętam, czekałem na Gothica 2, na Gothica 3, człowiek sobie siedział i rozkminiał, mam... Nie wiem, jedynkę to po prostu przewertowałem na wszystkie strony. Tak, to były czasy, nie to co teraz, te gry. O, będę pierwszą ofiarą. Tak! Odradzamy się raz, dwa. A, bo ja mam ten w ogóle. Sterowanie zrąbane. Na potrzeby Halo 5 sobie świadomie psuje sterowanie. Gdzie to jest? Szybko. O, Braciszek gra w Cień Wojny. Ehe, niektórzy już skończyli. Wybaczcie. Jesteśmy tutaj? Jesteśmy, dobra. Nie opuść, fu. Dobra, jest już po staremu. Dobra, Nidlera miał, się okazało. Co tam? Wielkim fanem Halo, ja też jestem wielkim fanem Halo. Na kompie oglądam, a sam gram na PC. Ciekawe co tu się stało. Przyszli i postrzelali. Aha, nic nie idzie. Kto wymyślił Halo 4? Jeszcze na kolejną część sobie poczekamy. Alex 2 na razie w produkcji. No słyszałem, że był... Była drama, że było jakieś... były hinty do tego w zakończeniu Alexa i ludzie już się wkurzali, bo fani cały czas... Były te newsy, że Piranha odzyskała prawa do gotików i liczą, że zrobił te gotiki. Ja pewnie by zrobili gotiki i to by nie było aż takie fajne. Ostatecznie. Dobra, teraz chwila skupienia, żeby coś zabić w końcu. Wszyscy na górze. Kolektywnie. Ej, kolegę mi zabiłeś. Co tam? Ktoś go kurna słyszy, nikt mnie nie słyszy. Zabij, potem dobij. Halo 5 jest nieudane. Na topce jest na najniższym miejscu u mnie. I to nie było na najmniejszym miejscu, były takie nieoczywiste wybory, ale po Halo Warsach 2 stwierdziłem, że no jednak tam Halo nie ma zagroż, więc... Zabij kogoś! Jest, zabiłem kogoś!
Jeszcze umiem w to grać. Co tam? Jak poznałem w ogóle w Halo? Był okres, kiedy w końcu dorwałem jakąś konsolę, a że na początku na Xboxa 360 były lepsze ekskluzywy, to wziąłem Xboxa 360, grałem w Gears, w Crackdowna, w Fable, jakieś tam rzeczy. A Fable uwielbiałem z jedynki wcześniej, to był oczywisty wybór. I to był taki czas, że no, nawalałem tych gier ile mogłem. Jak miałem gdzieś, zalegała mi stówka, to po prostu trzeba było pójść i znaleźć, jak ją wydać na jakąś grę. No i pewnego razu po prostu kupiłem Halo 3. Nie podobało mi się przede mnie na siłę, ale wtedy jak się miało grę, to się grało. Potem mi się podobały materiały promocyjne z Halo 3 ODST. Sprawdziłem, tam załapałem, jak to się gra w ogóle, dzięki pistolecikowi głównie. Ej, to nie ty byłeś. I Halo 3 ODS to po prostu było rewelką, która mi się podobała, która mnie kupiła całkowicie. Potem był Reach. Reach też mi się absolutnie podobał, siadł mi bardzo mocno. A potem wróciłem do trójki, przeprosiłem się z nią i zacząłem w końcu kolekcjonować resztę. A to jest historia, którą przytaczam co chwila, więc... Nie zrobił, bo seria jest definitywnie skończona, spin-off ma sens. Jakby była kasa, to by zrobili i by nie było, że jest definitywnie skończona, wiecie. Jak to działa w biznesie. Nawet najgorsze Halo to dobra gra, potwierdzam. Potwierdzam. No mówię, ja wróciłem do Halo 5 w końcu, żeby ją skończyć na legendarny, no i dobrze mi się w to grało. Więc no... Co by nie było, to pójdzie. Nie wiem, czy ktoś słyszał o fanowskim modzie do Halo SPV2. Słyszałem o SPV2, słyszałem o El Devrito, słyszałem o Project Contingency. I chyba, nie wiem, za stary jestem, żeby się takimi rzeczami interesować, choć bardzo bym chciał, no ale no... Jak wyjdzie jakiś biznesmen w garniturze i im powie, będzie nowe Halo na waszą konsolę, kupisz i wsadzisz do Xboxa, no to jakby to łapie. W ogóle to nie patrzcie jak gram, bo to już w ogóle jest takie straszne dla mnie, nie? No, dwa zabójstwa, więc będziemy sobie kończyć z Halo 4 zaraz. No więc, nie wiem, albo to jest lenistwo, albo mój nieogar komputera, no bo z PC-tem też prawie nic nie ogarniam kompletnie. Jak mam w coś mam grać, to się wiecie, cud, że to Halo 2 mi poszło, chociaż pierwsze jakieś let's play to strasznie klatkowały, no po prostu nie ogarniam tego, no to jest takie... Jestem stary, chcę mieć wygodę. Nie wyszła. Więc no. Tak działają mody, coś Black Mesa do Half-Life, jak Black Mesa do Half-Life. Wiem, o co chodzi, czyli co, czyli... Kurczę, takie coś bym sprawdził. W sensie odtworzenie... Kurde, odtworzenie gry. Na trochę innych zasadach. No właśnie. Genialny, tak. Ile to było? Dwóch zabiłem? Czterech zabiłem. Ej, kiedy ja tych dwóch zabiłem? Nie zauważyłem nawet. No, przewaga prawie dwukrotna. Chodź tu. Więc się podsadziłeś, mnie zabijesz. No, no ale tutaj. Z karabeuszem, bo tego nie umiem zrobić. Ja mam Halo Warsy tutaj. Nie mam Halo Warsów. Możemy się na kiedyś umówić na przechodzenie wspólne. Odpalę i będziemy kombinować. No zabijcie nas już, bo... To łatwe jest, zrobiłem na padzie. No ja też zrobiłem na padzie siłą rzeczy, więc... L4 jest genialny, no jest. To przyszedł dwa... Halo 2 na legendarnym ja dwa razy. No ja gdzieś tam utknąłem? Nie, ja pierwszą misję chyba zrobiłem. Więc już w ogóle. No miałem na liście teraz Halo 5 i Halo 5 sobie zrobiłem. Gdzie jesteś, Lama? No, Lamie dużo lepiej poszło. Może całą serię z Wars 1. Że co, że całą grę? Nie. Po Halo Wars 2 się nagrałem. To była taka gra, którą naprawdę ogarnąłem na premierę i po premierze. Z aktualizacjami i ze wszystkim, więc... Chyba tego typu gierek mam na razie dość.
I w ogóle, jeżeli kiedyś zdobię Slayer's Halo Wars, to będzie, nie wiem, przedostatni. Jaki mi zostanie. Wyższą rangę, no bo ja nie jestem jakiś super, nie, ja nie gram już tyle co kiedyś. W tym, w czwórce, w podstawowej mam spoko całkiem rangę, nie pamiętam ile tam grałem, ale dużo. Gry nie prowadzi z rączkę jak teraz. To kanał dla fanów Halo, tak. Tak, zdecydowanie, tytuł na to wskazuje, zawartość też. Jak nie ma minimapki, to ludzie się prują. No ale w Halo musi być minimapka, no. Musi być minimapka, musi pokazywać. O, sorry Lama, że zdecydowałem za ciebie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musi być minimapka, no. Część mechaniki Halo opiera się na minimapce, no. Chodzenie wolniej, uważanie na bieganie. Widoczność, niewidoczność. Można się skradać na widoku, no dzięki tej minimapce, bo goście z Call of Duty za bardzo polegają na tej minimapce czasami. Na padzie się ciężko gra w Warsy. Kurczę. Żałuję, że nie mam tych Warsów pierwszych. Nie, jak włączę ściąganie, to jeszcze gorzej wszystko będzie chodzić. Mi już tak to ledwo stoi. Zielonego czy schabowego? Schabowego. Widział to jakiś machinimo jest Halo. Jest ta kultowa Red vs. Blue vs. Red, czy jak ona tam się nazywa. To jest oczywisty wybór, wiadomo. Ale no próbowałem to zajrzeć, to nie wiem, albo to dziś nie jest śmieszne, albo coś. Dlaczego czerwoni niebiescy się strzelają? To zostało wyjaśnione w Halo 4. To jest część Wargames, gier wojennych. Mają takie twarde hologramy, które stawiają im różnego rodzaju środowiska i tam Spartanie czwartej generacji wchodzą i się nawalają, trenują. Było to w komiksie Halo Escalation, kiedy była jakaś taka misja, początek zeszytu, misja Sarah Palmer ze Spartanami, no i nagle wiecie, wszystko włączone, wszystko znika, są na Infinity. Takie płynne przejście dzięki temu, więc to jest wszystko kanoniczne. A wcześniej to, bo tak. Red vs. Blue, bo Blue vs. Red to byli źli w 15 sezonie, jacie. Tutaj, no dobrze, że mamy stróża poprawności kanonicznej na czacie. To nam wszystkim wyjaśnił, tak. Miałem właśnie robić o nich segment w tej Halochronice, no bo to jest też ważny element życia Halo w popkulturze. Wiadomo, przerabianie gry i zyskiwanie popularności na czymś innym niż sama gra. No ale jakoś tak to porzuciłem ostatecznie. Oglądałem jakieś pierwsze odcinki, coś o sensie życia, dlaczego my tu jesteśmy i to było takie drętwe, może potem się rozkręca, ale kurczę, nigdy nie zabrałem dalej, no. Mam inne rzeczy do roboty, tego jest dużo. No Halo to wdzięczny temat do machinim. Oho. Koledzy. Bywało, że ktoś tam mi podsyła jakieś machinimy i kazał oceniać. Boże, pamiętam to. Czy ja bym to znalazł dzisiaj? Nie wiem, nie jestem pewien. Kabus jest the best. Wiecie, co jest najgorsze? Jak w całym szkolnym otoczeniu jedyne, co wszyscy wiedzą o Halo, to nic. Nie, najgorsze to jest mieć 30 lat i mieszkać u mamy, bo mieć kolegów, którzy nie wiedzą Halo nic, to tam pikuś, więc wiesz mi, są gorsze rzeczy. Czy grałem w Halo Installation 1? To jest jakiś kolejny projekt pecetowy? Nie. Słyszałem, nie grałem, mam to wszystko pofollowowane na Facebooku i nie wiem, co się z tym dzieje do końca, niestety. Kiedyś będę musiał dorwać, wiecie, jak zrobię wszystkie streszczenia fabuły, wszystkie recenzje, wszystkie, nie wiem, wszystko zrobię, co sobie zaplanowałem odnośnie części Halo, będzie trzeba kombinować z jakimś nowym contentem, no to będzie w sam raz. Filmik o tym, o
Halo na PC był zaplanowany i miał być o generalnie grach, które są na PC, ale się okazało szybko, że temat jest dużo szerszy, więc no, chciałem go zarzucić, skoro no nie do końca go ogarniałem. Czekam, aż stanie się tysięcy. Tak, tak, tak. Halo w Polsce. Mój górny próg to było 300. To było z jakiegoś powodu 300, nie wiem, czy to było związane ze Spartanami czy z czym, ale sobie myślałem, że 300 jak będzie, to będzie normalnie super. I no jest ile jest, więc teraz każdy subik to jest, no coś, czego się cieszę. No chociaż wiecie, suby to jest taka sztuczna statystyka już w dzisiejszych czasach, no bo na suby to się patrzyło kiedyś. Się patrzyło kiedyś, jak YouTube był nie rozwinięty za bardzo, to subami się człowiek cieszył, subami się chwalił, to by było wyznacznik wielkości kanału. Potem weszło to, że wyświetlenia w sumie są ważne, no bo tak jak u mnie mam 600 subów, ale no filmy mają po 150-200, więc w sumie no co mi z tych innych subów, tym bardziej, że no 80% to jest niesubujących w ogóle. A teraz się okazało nagle, wiecie, jak się YouTube rozwinął, że najważniejsze to w ogóle jest długość odtworzeń, więc warto wiedzieć, jak w którym momencie cię ludzie przestają oglądać i wtedy jakieś nowe atrakcje im szykować. Więc no Halo to jest specyficzna rzecz, zwłaszcza w Polsce, przede wszystkim w Polsce, no i... Wzgórze kontrolowane, super! Zobaczmy, czy po iglaka dam radę skoczyć. Cześć. Właśnie wdepnąłeś w największy błąd swojego życia. Tak czy nie? Tak, nie. Czego iglak nie odpalił do diabła? Installation 01 jeszcze nie wyszło. No, tak jak inne rzeczy, które nie wyszły, a które będą w wiecznym wczesnym dostępie, czy wczesnym robieniu, no bo... Zwykle to nie robią goście z mnóstwem czasu, tylko tacy takie powaleńce jak ja, którzy no robią to w wolnym czasie. Non profit, zaznaczę. To co, bronimy? Trzymam wzgórze, więc chwilę tam nie patrzę. Wiedziałem, że coś tutaj przyleci, no ale wygraliśmy, dzięki mnie, super. Jeszcze zabójstwo na koniec, to już w ogóle przypieczętowane ekstra. Fajnie by było, gdyby w Halo 6 powróciła zaraza z 3. To top. Tak, może powrócić, głównie w ramach jakiegoś takiego powrotu klasycznych motywów, żeby podobać się fanom. I koniecznie musi to być jakiś poboczny wątek, który wróci przy okazji, a nie będzie głównym zagrożeniem, bo jak wiecie, nagle po dwóch częściach w trzeciej się nagle pojawi nowy wróg i na jego będzie musieli budować i w ogóle, to będzie kiepsko. Ale no jako taki przerywnik to będzie spoko. Tak, wygrałem. Ja mam ołtarz z Halo. Ja miałem ołtarz z Halo, potem musiałem zrobić przemeblowanie. No co jest, nie szukamy dalej? Szukamy dalej, dawać. I niedługo czeka mnie remont i też mam zamiar zrobić... Nie ołtarz, kącik. Kącik, bo może zaczniemy coś robić z jakimiś... Coś kręcić do filmu, żeby nie było tylko głos, tylko może trochę mordy. Żebyście zaczęli mnie identyfikować z zawartością na kanale. Więc będzie nie ołtarzyk, ale cały kącik może o Halo, no bo mam już dość tych rzeczy, plakaty, koszulki, duperele z lootboxów, więc to fajnie by było je gdzieś ustawić i szpanować tym przed kamerą. No to często ostatnio w przypadku pewnego projektu, ale o tym zresztą mówię. Ciekawe jakiego projektu. Profit to się wiecie, jak się nie wiem, pracuje się w jakimś biznesie gdziekolwiek, to jest słowo, którego się używa, no... bez przerwy. Wiemis jest potopem na stacji badawczej w jakimś kompleksie prekursorów. Tylko, że do potopu trzeba zaprojektować system walki pod nowy gameplay. Trzeba zrobić parę rodzajów tego potopu, wszystko przemyśleć i zwykle wiecie, jeżeli w Halo do tej pory mieliśmy jakiegoś bonusowego przeciwnika, to on musiał być prawie tak istotny jak Covenanci, więc no to na dwie misje by było za dużo roboty, mi się wydaje. No nie znam się, ale to jest coś takiego, co wiecie, możemy zdrowy rozsądek wziąć. Prawilnie.
Pokaż raz twoje rzeczy z Halo. Jest playlista z unboxingiem. Jest playlista z unboxingami, jest tam 5 paczek z loot crate'ami, jest unboxing z padem, no i chyba tyle. No, gra mi się chwaliła na Facebooku, więc chyba wszystko jest w sieci. Ja bym chciał, by w Halo 6 były misje poboczne, na przykład Master Chiefem, można se lecieć na inną planetę i tam to robić. Tylko właśnie, czy Halo to jest dobry materiał na takie gry? Myślę, że takie coś... No jakby to ja też bym w sumie chciał, tylko no jak już to po szóstce. Szóstka musi być super klasyczna, musi być super taka standardowa i musi być jak najlepsza w tym standardzie właśnie. Była kiedyś Halo 4 gierka z moimi Spartansami. Jaka gierka w Halo 4? O tryb chodzi w sieci, czy o Spartanopsy, czy o cokolwiek? Nie wiem, co to znaczy z moimi Spartanami. Za bardzo. Jak to wyglądało? To były małe modele? To były, było coś zaprojektowane od zera? Nie mieli być mali? Wyglądali mali? Tak, bez tarczy iść na niego. Mądra głowa. A, 3 tam jest. Halo 6 musi być jak Halo 4. Jakościowo, pod względem przyjęcia i w ogóle sukcesu komercyjno-krytycznego, to no musi być jak Halo 4, myślę. O, granat. Szkoda. Zgadzam się, ja też się zgadzam. Halo 6 Battle Royale, Survival i wczesny dostęp, tak. I premiera w Steam Direct. I lootboxy, lootboxy koniecznie. O, lootboxy to jak w mordę muszą być. I pewnie będą, no już 5 są, tylko one wyszły w czasach, kiedy nikomu nie przeszkadzały. A, my w ogóle walczymy o jakieś te miejscówki. Nie zauważyłem wcale, ja w ogóle jestem mało zadaniowy. Zawsze gram w zabijanie, aby... Ryb gry były całe modele Spartan, to był Slayer. Nie kojarzę nic takiego. W takim razie. W ogóle nie kojarzę, żeby Halo 4 wychodziło w czasach tych takich eventów tymczasowych, więc... W ogóle brzmi jak kosmos. Ej, coś zabijam nawet. A, amunicja, magazynek. Halo Online powinien być Battle Royale. No w Halo Online może być wszystko. W Halo Online wszedłem na jakąś mapę, która była przeprojektowaną mapą z Halo 3, gdzie były poustawiane przeszkody, żeby prowadzić graczy równym korytarzykiem i gracze byli tymi tą formą potopu z infestacji. Boże, jak to się nazywa? No wiecie, z tego trybu z potopem, co się robią mieczykami. A na końcu korytarza byli gracze, którzy byli Spartanami, którzy no mieli CKM-a, więc no... Tam może być wszystko. Jednym słowem. Dobra. Wyniuchałem tu kogoś i zniknął. Cześć! Za późno mnie zobaczyłeś, a ty mnie już pewnie zabijesz, tak. To było głupie. To się jak strzelać w Halo 2 z Iglaka, bo w tych częściach nie mam problemu z tą bronią, ona tam chyba jest spierniczona, ta broń. Nie kojarzę, żeby się gdziekolwiek z Iglaka inaczej strzelało, więc... Zresztą Iglaka unikam zawsze. Tylko jak muszę. A! Pistoletem zabity i walnięto tyłu, spoko. Widziałeś Halo Online? Tak, widział. Tak, widział, jest, ma filmik na kanale. Walnąłem, walnąłem. No i dobrze, to się liczy. Kto chce klasyczne apteczki? Ja nie znoszę klasycznych apteczek, to jest mechanika, którą trzeba zdarznąć. No ale wiadomo, z osłonami ona tak nie boli jak w starszych grach, gdzie to było jedyny mechanizm zdrowia. No Bungie zrobiło to jakoś dobrze, ale jak wrócili do Halo 4, to ja jednak jestem zadowolony ze współczesności w Halo. Nie żyje współczesność. No mówisz, gdy widzisz pierwszy raz Mammut w Halo 4, co to jest? No nie mówiłem, nie wiem. No Mammut był na tych... Albo był na trailerach, albo był na jakichś materiałach, albo widziałem zdjęcie w recenzji, więc nie zrobił wrażenia zresztą. No był fajny. Zresztą no takie pierwsze wrażenie moje to było jakaś mapa pustynna na Halo 3 w multiplayerze takim lokalnym, no bo
To było coś z DLC-ków przy okazji Halo DST, tej płyty z DLC-kami wszystkimi. I tam było jeżdżenie, to był chyba słoń. Jakaś wcześniejsza wersja elefanta. Elefanta, mamuta. No i tam bo dopiero było wrażenie, że się jeździło, to było multiplayer, że inni mogli dosiadać i nawalać. Coś takiego bym chciał, o, coś takiego w Warzone czy gdziekolwiek. To by była po prostu bajka. Ale no nie chcą czegoś takiego zrobić, robią ciasne mapy, mimo niby wielkich rozmiarów. Żeby cały czas ten taki arenowy gameplay był aktualny, żeby był cały czas na miejscu. A, czerwoni mają? Nie, nie mogą mieć. Dobrze rzuciłem, źle rzuciłem. A, cześć! Wlazłem źle, no trudno. Zabij łowcę z kolby na trybie łatwym. Ale gdzie? Tutaj w Halo 4? Zabijało się na heroicznym i legendarnym. W jakim sterowaniu grasz w Halo 4? Biegam X-em. A tak to klasycznie. Miałem w piątce się przesiąść na bardziej współczesne sterowanie, wiecie. Celowanie lewym spustem, strzelanie prawym, granaty gdzieś pod bumperem, ale nie mam, wszystko klasycznie od pierwszych odsłon, więc no, granaty rzucam lewym, piąchę mam pod B, celowanie przybliżone pod prawą gałką i ten cholerny sprint jest rzucony pod X-a, no bo X to jest taki przycisk, którego Halo nie potrzebuje, bo co osłony miało inne zastosowanie, raz przyłączał granaty, raz rzucał gadżeciki, teraz służy mi za sprint. Ale w Halo 5, co dziwne, zamieniam sobie X-ika z lewą gałką, czyli Halo 5 gram już na lewej gałce i to robię w tym menu sterowania zamiany przycisków w Xboxie. Łanie, no w Halo 4 grałem na 360, więc nie było takiej opcji, więc tu jestem tak przyzwyczajony, a tam jest no i z kolei inaczej. To jest trochę dziwne, bo w sumie no tak te gry się bardzo nie różnią od siebie, żeby to był problem, no ale no gram tak. Tak jest dobrze. No, pójdę na granat i nic mi się nie stanie. Przed ostatnią misją w Halo 4 przypominała scenę z Gwiezdnych Wojen, choć to samolotem, no bo Gwiezdne Wojny kojarzymy z walką statków kosmicznych, no i jak widzimy walki kosmiczne w kinie, w grach, to sobie kojarzymy ze Star Warsami. No jak w Halo to weszło na przykład w Halo Reach, no to się kojarzyło ze Star Warsami. No mi jednoznacznie. Jeszcze nie gwiazdy śmierci. No tak, no mały stateczek, duży przeciwnik, walka z bossem, wiadomo. Tak, tak, tak. No to są dobre skojarzenia. No to są takie bardzo podstawowe. Ale najpopularniejsze, myślę. No nie można tego... załatwiłem go. Zdyskredytować w żaden sposób. Dobra, jest przed 21, fajnie sobie poraliśmy, fajnie sobie pogadaliśmy, ja się teraz będę żegnał, jestem w szoku, że w ogóle cokolwiek wyszło, bo miałem tylko sprawdzić, czy gadanie mi działa, no ale jak się okazuje działa. No, więc dzięki wielkie za uwagę, widzimy się na kanale i może w jakimś przyszłym graniu, więc na razie, cześć.